Witam serdecznie. Dzisiaj znaki Ziemi, Byk, Panna, Koziorożec w horoskopie tygodniowym od 22 do 28 czerwca. Nowa talia Tarota, Gilded Tarot Royal, Ciro Marchetti oraz Lenormand. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy od Byka. 22-28 czerwca. Co tutaj u Byka? No, dwie się wyjęły, to będzie w niedzielę będą dwie karty. Przeczytamy dwie. I Lenormand jako dopowiadające. Dobrze, moi drodzy. Poniedziałek, jakieś sprawy tu Was pochłoną finansowe, sprawy z kobietą. Możecie mieć dobre finanse, otrzymać awans, nagrodę, podwyżkę, czek jakiś do Was może przyjść, bardzo dobre pieniądze. To będą finanse związane z kobietą. Od kobiety. Poprzez kobietę. Tak, tutaj finanse na pewno się poprawią w poniedziałek. We wtorek zmiany. No, czegoż mogą dotyczyć te zmiany? Zmiany, tu może być jakieś opóźnienie w Waszym działaniu. Opóźnienie, ponieważ jest góra. Góra mówi o przeszkodach. Coś będzie opóźnione, jakaś przeszkoda tutaj będzie w Waszych planach. Środa, proszę uważać na oszustów, złodziei, proszę nie myśleć, że wszyscy są szczerzy i dobrzy w tym dniu, ponieważ tak nie jest. Świat również składa się z oszustów i ze złodziei i proszę o tym pamiętać. Możecie czuć właśnie od rodziny wsparcie w tym dniu, ale jest zagrożenie oszustwa z zewnątrz. Ja nie mówię, że od rodziny wsparcie, proszę pamiętać, a z zewnątrz zagrożenie i oszustwo. W czwartek, moi drodzy, umiarkowany dzień, może być spotkanie z mężczyzną, tak harmonijnie będzie się układało, wszystko, wszystkie sprawy na zewnątrz sobie pozałatwiacie. W domu również będzie harmonia i spokój, zgoda, także bardzo dobry czwartek, to co zaplanowane, to załatwione. W piątek, moi drodzy, również Sąd Boży, odrodzenie, możecie się z kimś pogodzić, możecie gdzieś wyjść na jakiś koncert, gdzieś na zewnątrz, ale także możecie się dowiedzieć o nowym kontrakcie właśnie w pracy, albo że ktoś chce się zaręczyć, też tu dobre informacje o jakimś kontrakcie, umowie, zaręczynach, zaślubinach mogą do Was przyjść. To będzie taki piątek. W sobotę, oj, karta świata, tutaj sukces, wszystko się Wam powiedzie w sobotę. Choć nie do końca, ponieważ ktoś nieszczery też może być, ktoś może coś obiecywać, na przykład pracę za granicą, a nie dotrzymać słowa albo rozmowy poprzez internet tutaj w sobotę. Również na przykład z kimś, kto przebywa za granicą, ale do końca też jakaś osoba nie jest szczera tutaj w tej rozmowie, tutaj w sobotę. W niedzielę wyjście, spotkanie z rodziną, dobre wiadomości od rodziny, SMS, telefon, szybkie wiadomości i dzień spędzony może być w ogrodzie, w parku, gdzieś na zewnątrz, wyjdziecie, będziecie bardzo zadowoleni. Także horoskop dosyć ciekawy, zagrożenie tutaj wtorek, środa, tak mi się nie podobają te dni, proszę uważać, tak jak mówiłam, oszuści, złodzieje, zmiany, tutaj jakieś przeszkody są. Dobrze, w zdrowiu może problemy właśnie dla niektórych z sercem, konieczność przyjmowania tabletek, może jakieś złe leki tutaj mogą być, trzeba uważać. Przepisane, może być jakaś pomyłka również w leczeniu, ale ogólnie no, na uszy proszę uważać,
może być ból ucha, ale tak to dobrze, no, nie będzie problemów. Tutaj dla każdego co innego w zdrowiu, moi drodzy, trzeba, ja czytam prawie wszystko, trzeba sobie tutaj dopasować. Z serduszkiem niektórzy mogą mieć problemy również. Dobrze, moi drodzy, jeśli horoskop się podobał, zapraszam do subskrypcji. No i panny, czytamy panny od 22 do 28, tak? Co u panny? Dobry tydzień w zasadzie. Moi drodzy, możecie poniedziałek rozpocząć bardzo sympatycznie. Nawet bym powiedziała, że możecie się gdzieś wybrać w miejsce publiczne, gdzieś nawet na jakiś koncert. Tu z kimś możecie się pogodzić. Jest harmonia, zgoda. Ale także ci, którzy przebywają na przykład za granicą, mogą otrzymać jakieś rozwiązanie od kogoś z rodziny. Również tu jakiś nowy początek może do Was przyjść, nowa praca, nowy czas się szykuje dla panny. Rozwiązanie jakiejś zagadki może być związane z Waszym domem rodzinnym, z miastem rodzinnym. Także ktoś może z rodziny przekazać dobrą wiadomość. We wtorek umiarkowanie, czyli wszystko w zasadzie harmonijnie, nie będzie ani dobrze, ani źle, będzie harmonijnie, w zasadzie będzie tak pół na pół, tak, ale nic się nie będzie działo, to jest taki dzień, w którym nie ma zazwyczaj większych problemów, czasem rutyna, czasem nuda, mogą być jakieś rozmowy telefoniczne tutaj również, które też mogą być nie do końca satysfakcjonujące na przykład. Dlatego mówię, że nie do końca tak całkiem dobrze w ten wtorek. Ale nie będzie źle, bo w środę już się szykuje jakiś bunt, jakaś kłótnia, niezgoda. Może być to związane z wysokim urzędem, szpitalem, sprawy prawne, urzędowe, notariusz, wszystko jedno co, szkoła, studia, może być jakaś nieszczerość, jakaś kłótnia, problem. W czwartek takie zawieszenie, trzeba będzie coś przemyśleć, przerwa taka. Może być jakieś nagłe zdarzenie, które Wam tutaj przeszkodzi w Waszych działaniach. To może być chwilowe znudzenie, znużenie. Możecie mieć dzień wolny, bądź wziąć dzień wolny, załatwiać coś, albo też przemyślać swoje życie. Piątek, drogie panny, przemęczenie obowiązkami, dalej dużo stresu jakiegoś może być. Ten czwartek, piątek taki ciężki, obciążający, ale ktoś może Was pocieszyć, przynieść prezent, możecie otrzymać niespodziankę w piątek. Bardzo ładnie, w sobotę. Tu będziecie coś wybierać, także możecie się wybrać na zakupy, możecie otrzymać jakąś dobrą wiadomość, na przykład propozycję pracy. Tu będzie trzeba podjąć jakiś wybór, co robimy, tak, w sprawach finansowych, czy kupujemy sobie to, czy tamto, czy po prostu podejmujemy jakąś dodatkową pracę zarobkową. Wybór w sprawie finansów, ale też, moi drodzy, jakiś fałsz koło tego. Proszę uważać w sobotę. Także w niedzielę karta oszusta. Na zewnątrz proszę uważać, jak będziecie gdzieś na jakichś złodziei, oszustów, żeby ktoś Was nie oszukał, nie okradł. Jakieś niejasności koło panny. No jest taki tydzień dosyć ciekawy, ale proszę w zdrowiu również uważać na kręgosłup, na uszy, podwójne narządy, migdały, oczy. Także
O uszach mówiłam, no i stawy kości. Coś może Was tutaj noga boleć, moje drogie panny. Nie u wszystkich, ale warto powiedzieć i poruszyć te aspekty zdrowotne również, które są zagrożeniem, ponieważ można zapobiec czasem. I koziorożec, moi drodzy, od 22 do 28 czerwca. U koziorożca. A co to się będzie działo tutaj u koziorożca? No tak, od poniedziałku u niektórych może być spadek nastroju, taka depresyjność. Możecie edukować się, czytać książki i być po prostu źle nastawionym do świata, albo może tutaj jakaś grypa Was dopaść, albo jakieś przeziębienie. Nie będzie Wam się nic chciało, będzie taki przeciążający dzień. We wtorek rozmowa z mężczyzną może być... o finansach, o podwyżce, tak, że będziecie mieli wsparcie od kogoś, od przyjaciół, od kogoś z rodziny. Taką będziecie czuć opiekę nad sobą, taką niezawodność. To jest wierny przyjaciel we wtorek. W środę no trochę będziecie zablokowani na świat, na siebie. Może być jakaś niezgoda, tutaj sprzeczka, no nie wiem, z kimś z rodziny. W czwartek jakaś podróż się szykuje, również moi drodzy, może być jakiś dochód dobry, jeśli macie swoje firmy, to dużo zarobić możecie, no i taki dobry dzień. Piątek znowu coś nie pomyśli, bo jest karta wieży, może być kłótnia z kimś z rodziny, z partnerką, z partnerem, tu proszę uważać, również w zdrowiu, aby nic sobie nie złamać i na... wypadki, na podróże, tu proszę piątek bardzo zwrócić uwagę, ale przy tym pierścionku to wychodzi mi raczej na sporą drakę, afera, kłótnia. W sobotę również wiadomość od mężczyzny, może będzie jakiś żal, będzie jakiś smutek, w niedzielę ograniczenia finansowe, ale życie rodzinne. Może za dużo w tym tygodniu wydacie, ale dobre zdrowie już w niedzielę powróci i życie rodzinne. Tydzień dosyć taki dziwny u koziorożca, ponieważ będzie trochę depresyjny, zamknięty w sobie. Może być ta kłótnia w zdrowiu, na kręgosłup trzeba uważać, zły nastrój. Też może jakieś przeziębienie dopaść, zatoki. Normalnie coś tutaj nie halo z tym koziorożcem w tym tygodniu, ale już niedziela dobra, tylko brak kasy, moi drodzy, w niedzielę. Jeśli horoskop się podobał, zapraszam do komentowania i zapraszam na mój kanał do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, do zobaczenia.